To już tradycja. Światło pokoju po zapaleniu w Betlejem dzięki harcerzom z różnych krajów i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich trafia do wielu miejsc na świecie. To znak pokoju, symbol pojednania między narodami. Pomysł, by światło wędrowało, narodził się w Austrii. Austriaccy skauci jeżdżą co roku od ponad 20 lat do Betlejem, do Groty Narodzenia Jezusa i tam odpalają światełko pokoju, betlejemskie światełko pokoju. Później przekazują to właśnie w Wiedniu do wszystkich organizacji skautowych w Europie i dalej światełko rozchodzi się, można powiedzieć, też na cały świat. W tym roku hasłem betlejemskiego światła pokoju było hasło Daje Moc. Daje moc przyjaźni, miłości, pokoju. Harcerze Światło Pokoju przekazywali zazwyczaj do instytucji miejskich. Jednak już od 3 lat w Cieszynie wydarzenie to stało się ogólnodostępne. Światło mogą zabrać do domu wszyscy, kto tylko pojawi się na rynku i ma taką ochotę. W tym roku betlejemskie Światło Pokoju zgromadziło wielu mieszkańców i nie tylko. Betlejemskie światło pokoju zostało przekazane. Światło daje moc, to hasło tegorocznej akcji. To światło może trafić do Waszych domów, jeżeli tylko chcecie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.